witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Jako że już sezon letni się skończył, to pora na kolejny poradnik do sezonu jesiennego tym razem. Fajną sprawą jest to, że jeżeli wymasterowaliśmy calutką listę letnią, to mogliśmy zdobyć 68 punktów, a potrzeba było 64, więc te 4 punkty przechodzą na kolejną playlistę. No i dobra, i w sezonie jesiennym mamy do wygrania Honda Civic z 84 i mamy Radical RXC. Ok, zacznijmy sobie od czegoś prostego, czyli może od zdjęcia. Wyzwanie fotograficzne, śpiący i olbrzym. Sfotografuj dowolny współczesny samochód rajdowy przy wulkanie La Grande Caldera. Widzę, że tu jest Lancer. Ja wezmę właśnie Lancera, bo chyba nawet posiadam tą furę. Szybciutko sobie Mitsubishi zaznaczymy. No i pewnie, że mam. Dobra. Zróbmy tą furą, która jest nawet na zdjęciu tutaj. No dobra, szybko tam się przeniesiemy. Rozumiem, że to tutaj, tak? Tak. Nowa emotikonka, śpioch. To, co jest ważne, mi brakuje jednej fury do kolekcji wszystkich BMW i tutaj będziemy mogli zdobyć tą furę, ale zaraz do tego dojdziemy. Na razie zakończmy to zadanie. Ok, zaliczone. Teraz tak, ukradnij koronę w zawodach na placu zabaw. No to wiadomo, o co chodzi, i eliminator tak samo. Tego nie będziemy... Nie będę prezentował, każdy musi tak sam to wbić. To jest bardzo prosta sprawa. Ok, tutaj mamy mistrzostwa sezonowe. I możemy używać tych fur, tak? A ograniczenia są do ilu? Do 700. Do 700, to przydałoby się tą furę jeszcze stuningować. Ale zaraz do tego dojdziemy. Może na razie coś krótszego. O, właśnie te zawody. W tych zawodach będzie można wygrać BMW X6. Ja tej fury właśnie potrzebuję. Ale może zacznijmy od znaku ostrzegawczego. Czyli tutaj mamy muscle cary. Klasyczne muscle cary. I ograniczenie A do 800. Ok. Czyli przechodzimy do samochodów. Klasyczne muscle cary wyszukujemy. Ok. I szukamy 775. To weźmiemy sobie. Sprawdzę. Dobra. Chciałem się upewnić, czy na pewno ta klasa. I teraz przechodzimy do playlisty festiwalowej. Skoro już mamy furkę. I tutaj jesteśmy blisko nawet. No dobra. 375, żeby wygrać sezonowy ten skok. Ale zarzuca mocno tą furę. O, już pojechał tym samochodem, który będziemy musieli do innego zadania kupić, czyli Volkswagen Beetle Baja z 69, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, ale zaraz do tego przejdziemy.
Najpierw zobaczmy, aha, z tamtej strony skok, dobra. Weźmy sobie podjazd, jak najdłuższy. Kurde. Rzuca strasznie. 250 co najmniej jest. No i dobra. Zaliczyliśmy? Tak. No, nieźle, dobra. Przyda się kasa. Okej. Przejdźmy znowu do playlisty. Już mamy zaliczone tutaj te zadanie. Do mistrzostw na koniec przejdziemy. To może zaliczmy sobie dwa tutaj te zadania, dwa rozdziały. Dlaczego dwa? Bo dwa kolejne są bardzo czasochłonne, a są proste tak naprawdę. Czyli tak, pierwszy rozdział. Pozyskaj i poprowadź samochód Volkswagen klasy 5, 1600 Baja Bug z roku 1969, oryginalnego Garbusa zmodyfikowanego do jazdy terenowej. Ok. Kolejny rozdział. Rozgrzej silnik swojego Volkswagena klasy 5 Bug przed wyścigami, zdobywając 500 000, pół miliona punktów umiejętności. No to jeszcze możemy zrobić, bo to będzie szybko. A tutaj już musimy wygrać zawody z serii wyścigów przełajowych trzykrotnie. No i 12 gwiazdek z bramek zdobywców, czyli tak jakby 4 bramki zaliczyć na maksa. Okej, my skupimy się na tych dwóch pierwszych zadaniach. Czyli teraz tak, przechodzimy do sklepu, bo ja tej fury nie mam. I szukamy, to jest ta fura. Okej. A niech będzie taka, już nie chcę tracić czasu, to jest nieważne, ale fajnie wygląda nawet. Taka piaskowa fura. Zaliczyło. Okej, mamy drugi rozdział, teraz pół miliona punktów umiejętności. Strasznie ta fura wolna, przydałoby się trochę stymulować. Niełatwo będzie nabić cokolwiek. Ona nie driftuje, ta fura. W takim razie dobra. Punkty, nabijanie to każdy sobie i tak załatwi. Tu nie trzeba nic prezentować więcej. Pokazałem, którą furę trzeba i okej, tutaj pół miliona, jeszcze powtórzę tutaj trzykrotnie wygrać zawody serii wyścigów przełajowych, no i 4 bramki na maksa zdobywcy. A my przejdziemy sobie dalej. Dzienne zadanie dzisiaj jest kupić musimy samochód w domu aukcyjnym. Okej. Przejdźmy w takim razie do domu aukcyjnego i wybierzmy coś taniego. O, tu za 30. Mam tą furę już. Może wolałbym jakąś, której nie mam. O, tej chyba nie mam.
A nawet jak mam, tania była, więc... Okej, okay. Spójrzmy. Mamy zaliczone już. Dobra. Najbardziej interesuje mnie te zadanie. Jakie tutaj fury? 800. Takie, tak. Chyba będzie trzeba zrobić jakąś furę. Zaraz zobaczymy. Bo ja bym RS6 wziął albo... No, RS6. Dobra, szybko stuningujmy tą furę. Czyli przejdźmy do samochodów. Audi. Wsiądź i do 800. Za chwilę sobie podciągniemy. Tuningi do 800, tutaj coś mamy, obniża wagę, no to dobrze w sumie. Dobra, biorę ten tuning. Ile będzie nas to kosztować? A, podwyższa wagę trochę. Dobra. To jest nieważne. O, jeszcze taka wersja, okej. Gdzie to jest? To jest to? Nie, 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 to jest, tak? Tak, i tutaj jest nagroda właśnie, najlepsza, której potrzebuję. BMW. Zajmę pierwszą pozycję, rywalizując z drivatarami na poziomie wybitnym. O, spróbuję. Ale to już są mistrzostwa. Kurde. No dobra, to zaczniemy mistrzostwa, no skoro tak. A i mogę tej używać fury? No to proste, że wolę tą. Ej, zaliczymy sobie to. A później zaliczymy sobie tamte zadanie. Tutaj są narzucone drive'y, nie mamy możliwości zmiany.
jakoś nie mogę opanować tej fury na razie. I woda, trzeba uważać. Dzięki za pomoc. I te wyskoki najgorsze właśnie, na to trzeba uważać. No i na poślizgi oczywiście. Cóż za lot. Jaki długi. No i co? I mamy końcóweczkę. Bardzo krótki wyścig, odcinek. Is this right? They gave me the latest cross-country results, but it's just your name printed over and over down the page. No dobra, to przejdźmy do kolejnych mistrzostw. Kurde, nie chcą zacisnąć to. Odcinek? Tak sobie tylko sprawdzę. I odcinek. No fajnie, to będzie szybka sprawa. Tak, dobre wybrałem. Tu jest nagrodą BMW X6M. I na to właśnie poluję, bo to jest związane też z osiągnięciem. Za 25 fur lub więcej jednej marki. Nie wiem dlaczego, ja już mam nawet 25, ale to osiągnięcie mi nie wskakuje. Innej marki Forda mam już nawet dużo więcej, około 30, i też dalej osiągnięcie nie wskakuje. Nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że nie jest zgliczowane. A jeżeli jest, że twórcy coś z tym zrobią. O, jak ta fura ciekawie jest tuningowana, 666. Albo po prostu tyle ma koni fabrycznie w tamtej wersji. Chociaż wątpię. Ten wyścig naprawdę nie jest łatwy. Teren mamy bardzo ciężki, bardzo nierówny, mnóstwo wyskoków, przecinanie wody. Tu nie chodzi już nawet o drive tary na niskim poziomie, tylko o wyprowadzanie fury w odpowiedni sposób. Zaliczając przy tym wszystkie bramki. Co naprawdę, jak się okazuje, nie jest prostym zadaniem. Tutaj trzeba przyhamować, gdy nas nie wyrzuciło. Tutaj nierówno bardzo, trzeba uważać z gazem. I zbliżamy się do skoku. Delikatnie, troszeczkę w prawo trzeba, ale żeby nas nie obkręciło, musimy uważać. Przeciwnik nas bardzo nadgoni.
I tu trzeba bardzo uważać, lepiej przytomować. O kurde, się cieszę, że mam to ze sobą, muszę przyznać. Parę razy musiałem przećwiczyć sobie ten tor i naprawdę muszę przyznać, że nie jest łatwy. Zostały jeszcze ostatnie zawody, ostatni wyścig z tej serii zawodów. Co jest? Mam nadzieję, że się nie zawiesiła. Nie, jakoś długo to trwało. W tym wyścigu kluczowy jest sam początek, w którym będziemy przecinać parokrotnie wodę. Jak tam uda nam się dobrze wejść, przeskoczyć to... O tutaj. To mamy szansę, jak nie, to nie. Niby nie jest daleko. Tutaj trzeba uważać, ja to przyhamowuję tutaj trochę. O! Błąd popełnił. Trzeba to wykorzystać. O nie! O! O kurde! Sorry za emocje, ale... Był to chory wyścig. I tak jak się zakończył, też w dosyć chory sposób. Tak ci powiem, że średnio lubię, ale dobra, dam te wyścigi stworzone przez kogoś. Zajebiście trudne. Jest. Ale osiągnięcie dalej nie skoczyło. Okej, to teraz może sobie spróbujemy za chwilę kolejne zawody, ale zanim przejdziemy do zawodów, to zobaczmy sobie, co jeszcze mamy tutaj do zrobienia na tej playliście. Czyli tak, fotoradar, drag strip, Ferrari, ograniczenie S2 do 998.
Okej. Czyli tutaj, tak? Ferrari 998. Musi być i 321. Okej. Przejdźmy więc do samochodów. Bieramy sobie Ferrari do 998. Trzeba by było podnieść jakieś autko. Wybierzmy sobie tą furę i zaraz jeszcze ją ulepszymy. Jeszcze tylko spojrzę raz. Tak, S2 do 998. No dobra, więc przejdźmy szybko do domu. Dokonamy sobie ulepszenia. No i tu od razu mamy 998. No dobra, biorę ten pierwszy tuning. W takim bądź razie. Przenieśmy się teraz, zdaje się, na lotnisku. Tak. No to tutaj na przykład. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze, ile musimy nabić. 321. Cel sezonu. Spędźmy się jeszcze aż stąd. Sweet! There are so many Ferraris in Mexico. Zaliczone. There is a Horizon Festival. Ale to nie będzie przyjmować losowanie, tylko sobie zrobimy. Dwa mamy, ok. O, nieźle. Kasa się przyda. Ok, i kolejny raz przejdźmy do playlisty festiwalowej. Zobaczmy, co nam jeszcze te super samochody. Ale coś tam jest jeszcze napisane. Współczesne super samochody. Jakie ciekawe. To było to, a strefa pomiarowa jest tutaj, tak? Współczesne super samochody S1900. Współczesne samochody S1. Który mamy najszybszy tutaj, Corvette. Będzie trzeba stuningować. Tylko który? Tak sobie myślę. A może Audice właśnie weźmy. I tylko jeszcze spojrzę jeszcze raz.
współczesne samochody S1 do 900. Tutaj mamy coś, ale nam obniża prędkość. Nie, to szukam lepszego. Ten jest lepszy. Ale czemu szybkość tak słabo? To weźmy. Ulepszenie, ponieważ lepsze przyspieszenie, dlatego. No to jest odcinek. Ciekawe, czy on nie jest na piachu przypadkiem. O, jaki ciekawy tuning. Okej, przenieśmy się gdzieś tutaj. Może tutaj. I spróbujmy. Tutaj trzeba trochę przeciąć. Tak zauważyłem. Fura jest ok, można było wybrać lepszy tuning. Abyśmy wjechali już z dobrą prędkością, to jest też ważne. Yes. No i dobra, przejdźmy kolejny raz do playlisty festiwalowej. Już mamy 18 punktów. I zmierzmy się z kolejnymi zawodami półciężarówki i terenówki. Okej, ja już mam zrobioną furę. Velociraptor podciągnięty do 700. Ale wolne te fury. Moja też nie najszybsza. Ale to dobrze, bo te wyścigi są na ogół ostro trudne. Przez to, że właśnie nasza fura skacze nadmiernie. Bardzo mi pomogłeś, muszę przyznać, ziomek. Okej, troszeczkę się zbliżyłem delikatnie.
Ale myślałem, że spadnę centralnie na ten samochód. I prawie tak było. O, wpadł na mnie on! Pierwsza część poradnika zakończy się w momencie zdobycia pierwszej nagrody, pierwszej fury, czyli akurat po zakończeniu serii tych zawodów. Okej, tutaj. Poznikać te, co wyskakują z boku punkty. Jeszcze nagrodę dostaliśmy. Dobra, nie będę odblokowywał tych nagród. No kurczę, a tam nagrodę dostaliśmy też. Muszę przyznać, że ta fura nie jest odpowiednia do tego wyścigu. Ford Bronco byłby lepszy zdecydowanie. Oczywiście na siłę można. Jesteś blisko. Ależ co to za zakręt był, no zły. Już go nie dogonię. Chociaż... Chociaż... Wypchnę go. Dało się, ależ. O nie.
Uff. No ale walka była naprawdę ostra, muszę przyznać. No dobra, gdzie są jeszcze pozostałe? Tutaj. Zobaczmy, jakie inne są samochody. Aha, takie, tak. Ale jakie drogie, o kurde, nie, na tym było mnie stać, ale dużo szybszy, gdybyśmy go jeszcze podciągnęli. Na koniec sobie jeszcze przetestujemy inną furkę. Bez tuningu? Dobra, spróbujmy bez tuningu. Może damy radę bez tuningu. Okej, jedziemy. Tą furę przydałoby się ulepszyć trochę, ale spróbujemy tak. Dobra, wszyscy są blisko, więc okej. Dzięki, ziom. Teraz oni na mnie się podeprą. Muszę blokować jak coś. Słyszę, że jest blisko. Nawet bardzo. Dobrze, że ciężki samochód. No już tylko do mety dojechać zostało. O wiele lepsza fura, tą polecam do tych wyścigów.
pick-upa, no nie do końca polecam. Też fajnie, ale trudno. I dare you to take out every cross-country race that arrives in Mexico. Go on. No, seriously, do it. That'd be amazing. No i dobra, i ja również sobie jeszcze zaraz tylko nagrodę. Nagrodę odblokujmy. Jest nagroda. I ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał i przydał, to zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.